czyli szybki futhal, którego bardzo dawno nie było. Mikrofon działa, działa chyba. Słodkie, oczywiście zaczynamy od słodkiego jak zawsze. Trochę pokończyły mi się zapasy po świętach, bo wiecie, na święta w każdej paczce są słodycze. Więc i musiałam po prostu zrobić zapasy. Ale nie kupiłam tego dużo w sumie. Kupiłam takie jeżyki. Pierwszy raz, takie mini. Ja lubię jeżyki, więc skusiłam się. I dwie czekolady Nussbeiser, bo one były w promocji 2. Jak kupisz 2, to jest 1,50% taniej czy coś takiego. Jeżeli chodzi o jedzenie, to jeszcze z takich słodkich rzeczy to mam babkę cytrynową, sama chemia. Ale przechodzimy już do zdrowszych rzeczy. Mam tutaj kiełki, rzodkiewki, suszone pomidory, nabiałą śmietankę 30 i serek wiejski z Piątnicy. No bo skąd? Mam dwa łososie. Proszę bardzo, też były w promocji takiej, że jak kupi się dwa, to 1,50% taniej. A że akurat planowałam sobie obiad, ale nie było szpinaku. Więc dzisiaj na obiad zrobię co innego, ale jutro dokupię jeszcze szpinak w innym sklepie, bo dzisiaj już mi się nie chciało po prostu nigdzie jeździć. Salami. Jestem taka głodna w ogóle. Mam tutaj płatki kosmetyczne. Z jedzenia wzięłam sobie jeszcze taką sałatkę bulgur. Wezmę sobie do pracy. One są dobre, tylko ja miałam chyba z Lidla. Już jadłam. No zobaczymy jak ta z Biedronki. Mam tutaj pomidorka jednego, takiego żółtego, pietruszkę i uwaga, uwaga, kupiłam roślinkę, ale roślinki to Wam pokażę za chwilę. Kupiłam dzisiaj w Biedronce taką roślinkę, byłam przekonana, potargałam to w ogóle, bo myślałam, że ta roślina jest bezpośrednio w takiej osłonce papierowej. Ale nie, jest normalnie taka osłonka zwykła, plastikowa. Będę musiała ją przesuszyć i to bardzo mocno ją przesuszyć, bo niestety jest dosyć mocno przelana, ale mniejsza z tym. Kupiłam ją, byłam w święcie przekonana, że to jest knenante. Ale wróciłam do domu, a że wczoraj kupiłam marantę. I teraz pytanie. Czy to jest maranta, a to jest knenante? Czy to jest maranta i to jest maranta? Bo to kupowałam w takim sklepie, gdzie no, znają się dziewczyny, dobrze. A tutaj w ogóle nie było podpisane. To było podpisane jako miks roślin zielonych, bo były jeszcze paprotki. Więc myślę, że będę musiała się zastanowić, ale powiem Wam, że to chyba jest to samo. Czyli mam dwie maranty, ale... Ale czekajcie, wiecie co? Bo maranty przecież rosną, tak jakby się rozrastają. A knenante chyba bardziej rośnie jak kalate. I w ogóle trochę jestem, kurczę, bo wczoraj byłam w takim właśnie sklepie, gdzie dziewczyny prowadzą przepiękne rośliny, w ogóle wszystkie chyba gatunki, jakie byście chcieli do domu. Mnóstwo, mnóstwo roślin w różnych wielkościach. Były też lasy w słoikach. No, cudowny sklep i naprawdę ciężko wyjść z tego sklepu bez żadnego zakupu. Ale na przykład porównując ceny tej rośliny, która no... Powiedzmy, że jest tą samą rośliną, którą kupiłam wczoraj. Za to zapłaciłam 19,50, a tutaj zapłaciłam 13 zł. Nie wiem też, jak to się przełoży na jakość w przyszłości, bo to też jest bardzo ważne, ale z reguły rośliny z Biedronki całkiem są w porządku, całkiem fajnie rosną, zdrowo sobie rosną. Oczywiście nie kracząc. Zobaczymy, jak to będzie rosło. Chyba tyle chciałam powiedzieć. Dawno nie nagrywałam vloga, kurczę, wysłowić się nie mogę. Wracając do roślin, to kupiłam dzisiaj. Wczoraj kupiłam tą marantę. I kupiłam jeszcze starca. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to jesteście na bieżąco i wiecie doskonale, że kupiłam właśnie te rośliny, bo tam też wrzucałam relacje na bieżąco. I akurat jeżeli chodzi o starca, to porównywałam sobie ceny z zielonym parapetem. I na zielonym parapecie, z tego co pamiętam, kupiłam sadzonkę, tą małą eskę, która była chyba w szóstce doniczce, 6 cm, ona kosztowała 15 zł. A tutaj za tą sadzonkę zapłaciłam 26 zł,
A zobaczcie, to jest chyba dziesiątka doniczka, no i generalnie dużo więcej tych koralików. Docelowo chcę tą roślinkę zawiesić sobie przy oknie, na jakiejś makramie, tylko na razie się głowię, jak tą makramę zawiesić, bo trochę będę miała z tym problem, ale zobaczymy, bo jednak ta roślina wymaga sporo światła, sporo słońca. Ja już jedną taką roślinkę właśnie zabiłam, którą wcześniej miałam, ale nie było mnie w domu prawie 2 tygodnie wtedy, więc możliwe, że po prostu nie zauważyłam tego momentu, kiedy ona potrzebowała wody lub też po prostu potrzebowała, nie wiem, zmiany miejsca i tak dalej, więc robię drugie podejście. I trzecią roślinkę, którą wczoraj kupiłam, to jest pilea. Taka drobniutka, malutka pilea. Gdybyście dawno nie widzieli aferki, to proszę bardzo. Jestem dalej taka sama, ciekawska wszystkiego i wszędzie. O, tu ma jeszcze ranę po... Znaczy rana już się jako tako zagoiła. Tylko, że ma jeszcze ogolone. Nieważne, wracamy do roślin. Więc kupiłam jeszcze pileę. Taka, o, może Wam zbliżę, bo naprawdę jest bardzo, bardzo drobniutka. No i generalnie zobaczymy. Zostaw te światełka, bo Pani specjalnie tutaj dała do filmu, żeby się ładnie to prezentowało, a Ty mi tu wszystko, całą dekorację zepsujesz. Zobaczymy. Nie miałam takiej pilei jeszcze, więc też się przekonamy. Tyle o roślinach, ja muszę ratować stanowisko innych roślin. A, i jeśli chodzi o moje te kalatee, wciąż ratuję. I chyba szare mydło nie było dobrym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o tą kalateę tutaj, ale wychodzą raz, dwa, trzy nowe listki, trzy nowe już puściła od tamtego momentu, kiedy było z nią źle, więc myślę, że się polepszyło. A jeżeli chodzi o tą, no patrzcie, wszystko mi tutaj aferka. A jeżeli chodzi o tą, no to już nie ma takich liści, które są zgniłe, zepsute, martwe. Więc zobaczymy. No czekam, aż może coś wypuści, może niedługo do nas nadejdzie wiosna i będzie coraz lepiej. Jak tam z Waszymi roślinkami? Piszcie, radzicie sobie, czy... Aha! Bo ja jeszcze mam dwie nowe roślinki. Tutaj mam Stefanka, który się ledwo trzyma. Ale wydaje mi się, że... Zobaczcie tutaj, żółte liście. Wydaje mi się, że to przez to, że po prostu przyniosłam go do domu, on zmienił swoje stanowisko. On jest bardzo wrażliwy na zmianę stanowiska. To też wyczytałam, że jeżeli kupujecie tego Stefanka, Stefanopisa dokładnie, to ulokujcie go w jednym miejscu, nawet go nie obracajcie, bo on jest bardzo wrażliwy na to. Więc warto sobie nawet zaznaczyć gdzieś, jak on jest ułożony względem słońca, względem okien. No bo może właśnie reagować utratą liści. I mam jeszcze jaśmina. Jaśmin tak wygląda, też nic specjalnego, niestety gubi sobie te roślinki, kwiatki usychają, ale no liczę na to, że to jest właśnie kwestia przeniesienia ze sklepu do domu. Ważne, żeby tutaj, wiecie, jako tako cała roślina zielona jednak była zielona, no bo kwiaty, no to często roślina gubi, jeżeli zmienia miejsce. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki za te roślinki dwie, no bo jednak troszkę, że tak powiem, zmarniały. Ale liczę na to, że się odbuduje to wszystko. Jeśli chodzi o światło w ogóle do roślin, to widzicie, ja podeszłam tutaj do okna i przy oknie jest piękne światło. Nie jest prześwietlone, w sensie nie ma słońca, więc tutaj nagrywać piękne kolory. Ale... rośliny naprawdę, no nie dziwię się, w tą zimę mogą marnić i mogą niestety pokazywać to swoim, że tak powiem, zachowaniem, ten brak światła. I ja to odczułam właśnie wśród moich roślin. Ale to też może być spowodowane tym, że moje rośliny w tym roku na zimę to były rośliny nieco bardziej wymagające niż na przykład w poprzednich latach. W poprzednich latach miałam zamiot kulkasa, miałam skrzydło kwiata, grudniki. No to są takie bardzo wdzięczne i jakby nie przynoszące żadnych problemów rośliny. Wiadomo, no trzeba do niej dostosować oczywiście tam stanowisko i tak dalej, ale generalnie nie robią jakichś większych problemów, nie ma z nimi większego problemu, natomiast jakieś kalate, maranty, chociaż tu moja maranta, no, czy jakieś właśnie starce Ravleya, no one to jednak wymagają troszkę
lepszych warunków i większej pielęgnacji. Chociaż, jak to wszyscy mówią, trzeba po prostu o nich zapomnieć. O roślinach wtedy przypominają o sobie raczej właśnie w większości tą pozytywną stroną, czyli wypuszczaniem jakichś nowych listków. Koniec o roślinach, bo się rozgadałam. Zobacz, co mamy. Nową kosmę. Zamówiłam jej kolejne przysmaki, które bardzo lubi. Więc jak nie próbowaliście dla swoich kotków, to polecam wam kosmę. Ja teraz wzięłam taki czteropak od razu, żeby się nie rozdrabniać. Wzięłam jej kaczkę, bifa, kurczaka i tuńczyk. Co sobie pani życzy? Powiedz mi. Które wybierasz? Które wybierasz? Które byś chciała? Kaczuszkę? Wszystkie naraz? Które? Tuńczyka chyba jeszcze nie miałaś. Proszę. Oj, się pani sypło. Tu na to jest tuńczyk? Bo teraz trochę zgłupiałam. Dobra, nieważne. W każdym razie śmierdzi rybą i jej smakuje, jak widać. Polecamy kosmę. Ostatnio dostałam paczkę PR-ową od Maybelline i między innymi dostałam maskarę nową. Ta maskara się nazywa Lash Sensational, tylko w nowej wersji. Jakaś Sky High. No nie wiem, w każdym razie nowa maskara, którą chciałam przetestować sobie dzisiaj. Zrobiłam już cały makijaż twarzy, więc zostały mi tylko oczy. Ostatnio mój makijaż zajmuje mi nie więcej niż 10 minut, więc właśnie 10 minut minęło. Nawet nie, bym powiedziała może z 5. Zostały mi tylko te oczy do pomalowania. Więc biorę jakieś lusterko. I ta maskara ma silikonową szczoteczkę, taką trochę w stożek. Przetestujmy. Jak wrzucałam na Instagrama właśnie zdjęcie, że dostałam nową maskarę, to pisaliście, żebym dała znać, jak się sprawdzi, więc daję znać tutaj. Ewentualnie może jeszcze kiedyś wrzucę na Instagrama coś, o ile się w ogóle sprawdzi. Ale jej pięknie rozczesuje. Wow. No. Mogłabym powiedzieć, że... Wow. Brawo, Natalia. Brawo. Też tak macie? Często mi się zdarza. Wszystko uwalone. Okej, pomalowałam rzęsy. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie chcę się tak strasznie też zbliżać do kamery, bo to wygląda okropnie potem. Taka głowa wielka. W każdym razie, wow. Wow, 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 wow. Jestem pod wrażeniem, bo rzadko kiedy maskara się u mnie sprawdza. Do tej pory mam dwie ulubione i jest to albo... Oj, nie tam. Albo Eveline Volumix Fiber Last, srebrna wersja, albo L'Oreal Volume Mino Lashes Soul Couture. A tutaj mamy kolejną, która mi się bardzo dobrze sprawdziła. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale pierwsze wrażenie, wow. No, robi robotę dobrą. Skończyłam właśnie czytać dwie książki. Mam nadzieję, że niedługo skończę czytać trzecią i będę mogła wam nagrać film z takim mini podsumowaniem właśnie, co przeczytałam, co mam zamiar czytać teraz, bo jak wiecie lub też nie, czytam, staram się przynajmniej czytać kilka książek naraz, bo wtedy jakoś tak częściej sięgam po te książki, bo mam po prostu każdą książkę na różny humor, więc nie czekam na odpowiedni nastrój, żeby sięgnąć po jakąś książkę. Mówiłam kiedyś o tym. I właśnie robię sobie notatki, co bym chciała powiedzieć w tym filmie. Powiem wam, że takie notatki naprawdę są bardzo, ale to bardzo zbawienne, gdy siada się do nagrywania filmu. Jutro też właśnie będę siadać do nagrywania filmu. Odnośnie sterylizacji aferki, która oczywiście mi tutaj dzielnie pomaga spisywać wszystkie moje myśli i notatki. No i właśnie tak też zrobiłam o tym filmie, jakie miałam uczucia, jakie miałam spostrzeżenia na temat właśnie sterylizacji na początku, jakie mam teraz już po 12, po 13 dniach. Więc tak sobie robię takie notatki i właśnie będę teraz
spisywać moje odczucia na temat książek, które przeczytałam, bo później jak biorę te książki do recenzji przed kamerą już to ledwo co pamiętam. Więc fajnie sobie to spisać jednak. Nie całuj mnie, matko, nie teraz! Tak? Ostatnio kusi mnie, żeby zrobić swój własny las w słoiku. Oczywiście można kupić takie gotowe lasy, ale właśnie mnie kusi, żeby zrobić go. Kupić wszystkie potrzebne produkty do tego i go zrobić. I zobaczcie, jakie w ogóle są piękne lasy. To akurat jest sklep, w którym kupiłam właśnie roślinki ostatnio. Byłam w Krakowie, on jest stacjonarnie. Przepiękne są te lasy, no zobaczcie sami. To jest cudo, co dziewczyny tworzą. W każdym razie właśnie inspirując się czymś takim, chciałam stworzyć własny. I mam pytanie do Was, czy może chcecie film z tego mojego tworzenia? Ja bym sobie zamówiła wszystkie potrzebne rzeczy. Tutaj zresztą już wrzuciłam do koszyka wszystkie jakieś takie niezbędne rzeczy, ewentualnie może coś jeszcze dokupię. Wcale nie wyszło to drogo, bo 89 zł. Tam jest jeszcze jeden produkt nawet nie do słoika, bo kupiłam. Na razie to jest w koszyku, nie wiem, czy w ogóle to kupię, ale jeszcze kusi mnie kawa, w sensie roślinka, więc tutaj tak dodatkowo wrzuciłam, więc wychodzi, no przynajmniej o połowę taniej niż taki gotowy słój. Dajcie znać, czy chcecie może film z tego, jak sobie robię taki słój. O, zobaczcie, jakie piękne, no po prostu cuda. Dziewczyny mają cuda. I ta ilość tych słojów. Obejrzałam już jeden film na YouTubie, oczywiście YouTube zawsze pomocny w tutorialach. DIY, las w słoiku. Babka naprawdę, naprawdę mądrze mówi, więc myślę, że będę się inspirować tym, co ona tutaj właśnie opowiada. Daje też różne wskazówki, dlaczego tak, a nie inaczej. Bardzo prosto i szybko można zrobić taki las w ogóle. Także zainspirowana, chyba zamówię wszystkie potrzebne rzeczy do produkcji. I'm a mess. Don't know how I got here, but I'm blessed. Didn't know